Ja nazywam się Dariusz Grajda, jestem członkiem zarządu spółki, jadę również z Państwem. Szanowni Państwo, jak Państwo wsiedli do pociągu, to na siedzeniach były takie koperty. Jak Państwo sięgną do tych kopert i je otworzą, to tam są różnego rodzaju albo polecenia, albo różne zagadki. I przygotowaliśmy dla Państwa taki konkurs. I prosimy, żebyście się Państwo zgłaszali do nas. My jesteśmy na końcu pociągu na górnym pokładzie. Zapraszamy osoby z pierwszego wagonu z kopertami, w których są różnego rodzaju zagadki. Mamy dla Państwa drobne upominki. Pozdrawiam serdecznie i czekamy na Państwa. Dziękuję bardzo. Wstałam z rana lekko zaspana. Patrzę, słoneczny pociąg bajeczny. Pakuję koc, leżak nieduży, wybieram sobie mój cel podróży. Czeka Trójmiasto, a może i Ustka, to do przygody jest przepustka. Z Warszawy nad morze w dobrym humorze, kolej mazowiecka dowieźć mnie pomoże. Bilety nie są za drogie, więc ruszam w tą wakacyjną drogę. Wyjazd nad morze konieczny. Niezbędny jest pociąg słoneczny. Ustka słoneczny dokładnie, pojedziesz nim bardzo ładnie. Po drodze ładne miasteczka, jak na świątecznym stole ciasteczka. Gdy wakacje się zaczęły, problemy z podróżą wzięły. Lecz nie martw się, podróżniku, u nas są miejsca w wagoniku. Gdy nad morze się wybierasz, SKR-ka czeka teraz. Nie jest role też konieczny, pociąg Ustka jest słoneczny. Trzeba tylko wcześnie wstać, na centralny rano gnać. Chlapu plastu, już od brzasku, czas rozpocząć już wakacje. Wszyscy miejsca już zajmują, w różne miejsca podróżują. Miłych ludzi tu poznają, całą drogę rozmawiają, dobry humor wszyscy mają. Kiedy podróż się zakończy, to przygoda się już skończy. Bo do domu trzeba wracać i słoneczny już porzucić.